Komisja Europejska skierowała wniosek do Trybunału Sprawiedliwości, by ukarać Polskę. O co tutaj wszystko chodzi, bo to jest związane z Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, z której sąd się, której polski rząd się wycofuje. Więc dlaczego? Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, wyjaśni te zawiłości. Dzień dobry, panie pośle, po pierwsze. Witam pana, witam państwa. Dziękuję za zaproszenie. To jest suwerenna decyzja polskiego rządu. Wycofanie się z tej części zamiany wymiaru niesprawiedliwości na wymiar sprawiedliwości zapadła w Warszawie. Nie była to jakaś cesja na rzecz Brukseli. Natomiast to nie oznacza, że jakiekolwiek inne ustępstwa wobec Komisji Europejskiej będą. Wczoraj rozmawiałem długo z prezesem Jarosławem Kaczyńskim i no, kurs jest jednoznaczny. Linia obozu rządzącego jest jednoznaczna. Tutaj trzeba grać twardo. Nie może Unia Europejska wchodzić na głowę Polsce. Tym bardziej, że kończąc, sprawy, o których mówimy, są tylko pretekstem w tych relacjach, bo po pierwsze bardzo podobne, fragmentami identyczne, a czasem dalej idące reformy, czy też po prostu funkcjonujące prawo w szeregu największych krajów członkowskich Unii Europejskiej nie budzi żadnego sprzeciwu formalnego czy nieformalnego Komisji Europejskiej, a wobec Polski takie zarzuty są kierowane. To jest przykład traktowania jednak gorszego znacznie niż Francji, Holandii, Hiszpanii, Niemiec. A po drugie, wreszcie, wydaje się, że tak naprawdę jest to pretekst. Tu nie chodzi o Izbę Dyscyplinarną, tak jak wcześniej nie chodzi o Trybunał Konstytucyjny, tu chodzi o gospodarkę i politykę. O to, że Polska jest w windzie, która jedzie w górę, w wymiarze geopolitycznym, jesteśmy punktem odniesienia dla krajów naszego regionu, i w wymiarze ekonomicznym w ostatnich latach wyprzedziliśmy dwa kraje, gdy chodzi o PKB per capita, kraje dawnej piętnastki, dawnej EWG, najpierw Grecję, potem Portugalię. Jesteśmy coraz bardziej konkurencyjni i tego obawiają się nasi zachodni szacowni bliżsi lub dalsi sąsiedzi, stąd używanie instytucji unijnych. I do czego to doprowadzi? Jakie mamy narzędzia, żeby się temu przeciwstawić? Po pierwsze dyplomacja, po drugie bardzo jasne deklarowanie stronie unijnej, że no, mówiąc językiem szefa unijnej dyplomacji, pana Fontanarensa Borrella, Hiszpana, katolińczyka, no pasaran, to już dalej tak no, nie przejdą. I to po drugie, tutaj wypowiedzi marszałka Teleckiego, pana ministra Suskiego były jednoznaczne, one nie wzięły się przypadkowo. To nie była jakaś licencja poetyka u panów. To były wypowiedzi w imieniu Prawa i Sprawiedliwości. I wreszcie no właśnie kwestia opinii, polskiej opinii, opinii publicznej, mediów. Mówię o tych mediach i tej znaczącej części opinii publicznej, która myśli w kategoriach suwerenności państwa polskiego, a nie z punktu widzenia no, kłaniania się czynnikom zewnętrznym. Co jeśli Trybunał Sprawiedliwości nałoży na nas kary? Myślę, że byłoby rzeczą taktycznie niewłaściwą wdawać się w takie spekulacje. Oczywiście rząd musi mieć takie analizy. Natomiast w tej chwili kreowanie narodowej debaty la Boga, co to będzie, jak nam pieniądze zabiorą, może zmiękczać naszą stronę i może
dawać amunicję opozycji, która, czy jej znaczącej części, która, no, mam wrażenie, pełni rolę, powiem tu delikatnie, forpoczty dla strony unijnej i mam wrażenie, że opozycja w Polsce, czy też mówiąc precyzyjnie, jej spora część, pewnie nie cała, gra w drużynie unijnej, a nie w drużynie Polski, no, co stwierdzam jako kolejny przykład tego, co kiedyś Aleksander Bocheński określał pojęciem, że jest to przykład dziejów głupoty w Polsce. To na co ci ludzie liczą? No bo mają jakieś pewnie racjonalne założenia, prowadząc taką właśnie politykę, by publicznie sprzeciwiać się działaniom polskiego rządu i domagać się od struktur unijnych jakichś kar wobec Polski, no więc wobec Polaków. To jest jasne, szantaż finansowy ma Polaków przestraszyć, bo chodzi przecież o pieniądze, które do Polski mają przyjść. W związku z tym mamy to wpływ na sondaże, ma to przełożyć się na utratę poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, a wzrost sondaży dla tych, którzy potrafią te pieniądze załatwić, spowodować, żeby nie były stracone, czyli PO, co ma umożliwić w przyszłości wygranie przez tą grzeczną, posłuszną wobec Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej opozycję wyborów parlamentarnych, może wcześniejszych, jak się uda, albo późniejszych. No i to jest taki scenariusz, powiedziałbym, trywialny, mało wyrafinowany, trochę na zasadzie cepa, no ale taki właśnie istnieje. A nuż się uda. Elżbieta Bieńkowska, no, 3 tygodnie temu na tym słynnym spotkaniu pod Olsztynem mówiła o tym, że Unia Europejska musi zabrać Polsce pieniądze. W zeszłym tygodniu usłyszeliśmy, że to Donald Tusk rozmawiał i jednak Krajowy Plan Odbudowy przejdzie. Czy rzeczywiście w kuluarach Parlamentu Europejskiego wszyscy wychwalają skuteczną działalność Donalda Tuska? Przy całym szacunku, po pierwsze, no, Polska nie jest pępkiem ani świata, ani Europy i to nie jest tak, że politycy z krajów członkowskich Unii budzą się rano i pytają się swoich asystentów, a co tam w Polsce? Może źle, ale tak nie jest. W związku z tym też rola Donalda Tuska i jego siła przybicia jest w tej chwili znacznie mniejsza niż była w czasach, kiedy był szefem Rady Europejskiej, kiedy był formalnym punktem odniesienia. Jeżeli teraz wybory w Niemczech na dniach wygra SPD lub wygrają Zieloni, ta rola Donalda Tuska jeszcze bardziej spadnie, ponieważ on od lat grał na CDU. Zresztą jest szefem międzynarodówki, w której CDU i CSU funkcjonują obok Platformy i PSL-u, no ale to już wyborcy niemieccy decydują, kogo będą mieli u władzy, czy będzie to formacja, którą chce Donald Tusk, czy wręcz przeciwnie. No, ta zaskakująca deklaracja Tuska była komentowana w ten sposób, że te pieniądze do Polski zostaną przesłane lada dzień, lada tydzień, a Tusk chce być razem ze zwycięzcami. Wobec tego tłumaczy nieświadomym wszystkiego robaczkom, że to on załatwił. To jest jasne. No, tutaj jednak nie ma możliwości bez gigantycznego skandalu wstrzymywać pieniędzy dla 9 krajów członkowskich Unii. Polska jest jednym z nich. W związku z tym, no, Tusk to jako szef Europejskiej Partii Ludowej wie, w związku z tym lepiej pokazać, mrugnąć oknem dyrektoratu, patrzcie, widzicie, rozumicie, załatwiłem, a nie zderzać się ze ścianą. Tematyka europejska jest ważna w Polsce. Na czołówkach gazet i w czołówkach dzienników telewizyjnych słyszymy o tym, że PiS prowadzi do pol-exitu,
Dlaczego te, to nie jest pierwszy raz, kiedy się te informacje pojawiają. Mówił pan, że chodzi o przestraszenie Polaków, o to, żeby nie głosowali na PiS. No, tymczasem patrzymy na ostatnią średnią sondażową. 39% Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska 26% i spadek. Jesteśmy blisko tego magicznego breakpointu w postaci czwórki z przodu. Natomiast ten kij ma dwa końce. Tutaj ci, którzy od kilku lat kreują ten rzekomy polexit, który jest elementem jakiegoś tajnego scenariusza Jarosława Kaczyńskiego, nie zdają sobie sprawy z jednej rzeczy. Mianowicie oni, mówiąc o polexicie, oswajają Polaków z tym. I na razie jest to taka bajka o żelaznym wilku. Już coraz bardziej jej odbiorcy są znudzeni i dyskretnie ziewają, ale tak naprawdę ci, którzy o polexicie mówią, a zaczął Grzegorz Schetyna, przypomnę, w swoim czasie, a nie premier Morawiecki czy ktokolwiek z naszego obozu, oni tak naprawdę wprowadzili pojęcie polexitu do życia publicznego w Polsce i spowodowali, że tak naprawdę okazało się, że o tym, jeżeli się nie dyskutuje, to w każdym razie to zaczęło funkcjonować. Jakoś nic się nie stało. Dziury w niebie z tego powodu nie było, potopu na Polskę niebo nie spuściło. To oznacza wbrew pozorom to, że coraz więcej ludzi zaczyna myśleć, no zaraz, ale ta Unia sobie z nami pogrywa. Dlaczego mamy być tak wobec niej pokorni? To przecież jest ulica dwukierunkowa. A jaka jest pana opinia? No, moja opinia jest taka, że do momentu, kiedy Polska będzie na plusie, gdy chodzi o kwestie ekonomiczne, mówię tutaj o bezpośrednio tym, że składka członkowska Polski jest teraz i będzie jeszcze przez najbliższe 7-8 lat, no, niemal do końca dekady lat 2020, mniejsza niż to, co z Unii Europejskiej otrzymujemy w formie środków z różnego typu projektów w ramach budżetu i tak dalej, unijnego, siedmioletniego. Dopóki my będziemy na plusie, to myślę, że w sensie poważnym, nie rozmów akademickich, ale w sensie poważnym politycznym, ta idea nie odpali. Natomiast myślę, że część społeczeństwa, znacznie większa niż teraz, zacznie o tym myśleć, gdy Unia Europejska będzie dalej tak agresywna wobec Polski, natarczywa, a z drugiej strony będziemy tą Unię Europejską utrzymywać, bo my będziemy za kilka lat, już to powiedziałem, sponsorem, donatorem Unii Europejskiej, no a jak klient płaci, to wymaga. Ale klient może też wymagać wtedy innego podejścia niż w tej chwili. Ale dokładnie tak, dokładnie to powiedziałem i myślę, że no jednak ta kieszeń narodowa jest ważna. Jeżeli będziemy mieli tę Unię Europejską utrzymywać, to Polacy powiedzą, no zaraz, ale z czym do gościa? No tutaj Bruksela musi zmienić ton. I wtedy polexit może już nie być tylko taką konstrukcją straszaka, czy konstrukcją retoryczną. Mówiło się dużo, że jedna część korzyści z Unii Europejskiej to oczywiście współudział w finansowaniu projektów w Polsce. No, każdy widzi, że ten współudział jest czasem mądry, czasem nie, biorąc pod uwagę betonozę w miastach. Ale drugą ważniejszą rzeczą jest dostęp do rynków bogatych krajów Unii Europejskiej, no i rozwój polskiej przedsiębiorczości. Tutaj przez wiele lat takim przykładem były polskie firmy transportowe, które no, obsługiwały całą Europę. Teraz po wprowadzeniu pakietu mobilności okazało się, że polega on na tym, żeby unieruchomić polskie firmy, by lokalne firmy włoskie, francuskie przejmowały te rynki. Czy tak będzie z każdą dziedziną, gdzie dajemy sobie radę w Europie? No, pan strzelił w punkt. Przedwczoraj miałem spotkanie, mimo że to niedziela i wieczór w swoim biurze z przedstawicielami branży transportowej. To jest, uwaga, branża, która zatrudnia między 500 000 a 600 000 ludzi w Polsce. W sumie z firmami, które pracują na rzecz tej branży, to jest ponad 2 miliony ludzi. Pakiet mobilności powstał dlatego, żeby firmy
wymienię w kolejności francuskie, niemieckie, austriackie, bo te trzy kraje były motorem tych zmian, no nie były eliminowane ze swoich rynków przez bardzo ekspansywne, ofensywne polskie firmy. Myśmy, nie ukrywam, opóźniali te regulacje. One ostatecznie wchodzą w życie, przypomnijmy, w lutym przyszłego roku, 2022. W tej chwili jest bardzo ostra gra, która ma wymusić na polskich firmach rejestrowanie tychże firm, uwaga, na przykład w Niemczech lub we Francji, tak żeby przynajmniej te polskie firmy, one dalej będą na tych rynkach obecne i będą je zdobywać, dominować, ale żeby tam płaciły podatki. Mhm. Tutaj nasi partnerzy z Europy Zachodniej są bezwzględni, gdy chodzi o interesy, i tego typu regulacje na szczeblu unijnym właśnie mają napędzić więcej kasy do firm zachodnioeuropejskich. Tak to trzeba czytać. Toczy się bardzo brutalna walka o byt, walka o wpływy gospodarcze. Naprawdę ci, którzy przedstawiają Unię jako taką strukturę, gdzie wszyscy sobie chcą robić dobrze, są skrajnymi, no nie powiem idealistami, są skrajnymi naiwniakami. Tak naprawdę toczy się bardzo ostra wojna gospodarcza. Toczy się wojna gospodarcza, toczy się wojna energetyczna. Odchodzi Angela Merkel. Czytamy, że mamy ją żegnać z jakimś żalem. Przyznam się, że trudno we mnie osobiście wzbudzić ten żal, kiedy widzę, że przyjechała do Polski dosłownie jeden dzień po tym, jak Rosjanie ogłosili o zakończeniu budowy Nord Stream 2. Ja bym był daleki od idealizowania Frau Kanzlerin. Natomiast, no cóż, odchodzi polityk, który jest rekordzistą. Tylko Helmut Kohl, jej ojciec chrzestny, był wybrany czwarty raz, ale on czwartej kadencji nie dokończył. Ona dokończyła czwartą kadencję swoją. To jest rekord w historii Niemiec. Mówię o systemie federalnej Niemiec, wcześniej NRF-u. Natomiast no, pytanie, co będzie dalej. Zwycięstwo SPD, które okazuje się, co jest sensacją, kilkanaście miesięcy temu wydawało się, że niemiecka lewica podzieli los lewicy francuskiej czy włoskiej, czyli po prostu nastąpi totalny rozpad. SPD, jeżeli wygra, to będzie na pewno jeszcze bardziej gorliwie zaprzyjaźniać się z Rosją, a z drugiej strony może będzie mniej aktywna, gdy chodzi o taką no, bardzo sceptyczną wobec Polski politykę historyczną, która wręcz przekomuje pewne rzeczy i umniejsza polską martyrologię. Gdy wygrają Zieloni, no to będzie z kolei wariactwo ekologiczne i jeszcze trudniejsza sytuacja Polski z naszymi kopalniami węgla kamiennego i brunatnego. Otóż na pewno jednak kanclerz Merkel była tą osobą, która z racji tego, że podział ze wschodnich Niemiec czasami, może taktycznie, usiłowała pokazać większe zrozumienie, a może to mądra gra Niemiec, które na przykład chciały pokazać, że na tle Francji miała taki dużo bardziej arogancki wobec Polski, że akurat Berlin no, ma tu więcej empatii w niektórych sprawach. Może była to kwestia taktyki. Jaka będzie ocena tych czterech kadencji? Bardzo zróżnicowana. My na pewno Nord Streamu nie zapomnimy. No, Angela Merkel była osobą, która jedno mówiła, a drugie robiła, rozkładała ręce, mówiła, że się, no cóż, kto by się spodziewał, że to tak się wszystko skończy, że ten Nord Stream 2 będzie zbudowany i że Rosjanie nie będą tłoczyć gazu przez Ukrainę. Przy okazji ciekawa wiadomość z wczoraj, otóż okazało się, że ponieważ Rosjanie wstrzymują dostawy gazu do Unii Europejskiej, te ceny poszybowały w górę i przez chwilę, może tydzień, może dwa, polski prąd generowany z węgla będzie tańszy niż ten generowany na zachodzie z gazu. No ale tak to bywa. A więc warto mieć alternatywę. To jest takie znane powiedzenie, że urokiem alternatywy w polityce jest to, że ona jest. Dlatego też takie ideologiczne zakopywanie naszych kopalni jest rzeczą niesłuszną.
No i będzie przed nami cała bitwa o energię atomową, bo przecież Niemcy będą się przeciwstawiać. Ale to już przy innej rozmowie. Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Panie pośle, dziękuję. Życzymy miłego dnia. Dziękuję, miłego dnia. Kłaniamy się. A przed nami za moment potrójne espresso. Trójka polityków. Sławomir Skwarek, Prawo i Sprawiedliwość. Wojciech Król, Platforma Obywatelska. I Bartosz Grucela, członek zarządu Lewica, razem będą naszymi gośćmi.